Dziś w hali sportowej przy ulicy Mickiewicza w Sokółce odbywają się otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w boksie pod honorowym patronatem starosty sokółskiego. Na starcie ponad 150 zawodników z Polski, Litwy, Ukrainy, także czekają nas wielkie emocje. W tej chwili odbywa się waga i badania lekarskie zawodników, co widać za plecami. Bardzo się cieszę z frekwencji, miejmy nadzieję, że pojedynki dostarczą wiele emocji, wszyscy wyjadą zadowoleni. Zapraszam serdecznie. Witamy już w walkach półfinałowych. Dzisiejszego wieczoru zobaczymy ponad 30 pojedynków, zatem wieczór będzie na pewno długi, ale miejmy nadzieję szczęśliwy na sokółskich pięściarzy. Oczywiście dla rywali także, bo chcemy, żeby każdy z nich wyjechał cały i zdrowy z naszych sokółskich zawodów. Z tej strony gorące podziękowania w pomocy za organizację tego turnieju panu staroście sokulskiemu. Bardzo się cieszę, że osoby takie jak pan starosta wspierają naszą działalność i widzą, że robimy naprawdę bardzo dobrą robotę. Tu też potężny ukłon do trenera za tą doskonałą organizację. Tak dużo zawodników. Panie Tomaszu, jaka ilość? No prawie 200 zawodników ogółem przyjechało, zatem no naprawdę jestem pod wrażeniem. I wszyscy są wygrani. Już są wygrani dlatego, że są tutaj, są w naszym powiecie, są na naszym obiekcie i współpracują z panem trenerem Tomaszem. Gratulacje!